To, co aktualnie widzicie, to jest Roblox i myślę, że o tym doskonale wiecie. A to, co widzicie teraz, to nie jest Roblox, a jego marna podróbka. Można się pomylić, co nie? Jesteśmy dosłownie takim samym skinem, jak mamy normalnie na Robloxie, czyli skinem Baconka. Dosłownie tak samo to wygląda, jak gierka Obyby, ale jesteś na rowerze. To nie jest Roblox, to jest jakaś podróbka i ogólnie znalazłem platformę, która wygląda praktycznie identycznie jak Roblox. W dzisiejszym odcinku właśnie o sobie sprawdzimy. Sprawdzimy sobie najgorszą podróbkę Robloxa i naprawdę kilka już gier z tej podróbki widziałem i warto oglądać ten film do końca. Więc oglądacie ten film do końca, zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał, dzwoneczkę, dobijmy razem 50 tysięcy, a my, słuchajcie, spróbujmy dokończyć tą grę. W ogóle ta mapka wygląda identycznie jak z tej gry na Robloxie, czyli Obby, ale jesteś na rowerze. Zobaczcie, to jest dosłownie skopiowane, 1:1, to jest jakiś szok. Tak dla porównania to pokażę wam, jak to wygląda na Robloxie. Ogólnie to pierwsze, co możemy zauważyć, to, że tamta podróbka ma naprawdę mega słabą grafikę. To jest coś, co jest po prostu tragiczne w tym, ale samo to, że ona jest taką chamską podróbką, to już jest po prostu coś niesamowitego. Zobaczcie, jak to wygląda. Przecież to jest identyczne, co nie? To wygląda praktycznie tak samo, jak tamta podróbka. Ja w to nie mogę uwierzyć, że znalazłem taką platformę i to nie jest jedyna gra, to nie jest jeden przypadek, bo tego jest naprawdę setki, jak nie więcej. Nawet przechodzimy sobie do kolejnej gierki. Albo w ogóle zobaczcie, jak wygląda strona główna tej gierki. Przecież to wygląda identycznie jak w Robloxie. To jest dla mnie coś nie do pomyślenia. Nawet nie wiem, jak się nazywa, słuchajcie, ta platforma, ale to nie ma za bardzo znaczenia. No, możecie sobie sami zauważyć. Zobaczcie na te gry. Escape the Lava Obby. Przecież to jest identyczne jak w Robloxie. A to tutaj, to po lewej stronie, to takie kategorie, to wygląda dosłownie jak w Robloxie. To wszystko jest identyczne. Dobra, Robux Obby, Mega Tower. To może być dobre. Okej, dołączyliśmy i tak to wygląda. Mam jakieś 100 mody na start. Podejrzewam, że te monety to działają podobnie jak Robuxy. Dobra, wyjdźmy sobie stąd. Ej, czy to jest nasz skin? Dobra, wyglądamy trochę jak ludzik z klocków Lego, tak szczerze mówiąc. Dobra, szkajcie, muszę sobie na pewno tą muzykę wyciszyć, bo ona jest dosyć denerwująca. Dobra, tak to wygląda. Wygląda to naprawdę śmiesznie, chociaż teraz to trochę jak Stumble Guys wygląda. Okej, mamy tutaj jakieś skiny. Możemy sobie troszkę zmieniać. A, nie, nie możemy. Musimy płacić monety za to. Za wszystko musimy płacić monety, a pewnie monety to można za pieniądze kupować. Monety za gemy, a gemy za monety? Jaki to ma sens? Jaki sens ma ta gra? Nie rozumiem tego za bardzo. Dobra, weźmy sobie i słuchajcie, zacznijmy to Obby. Okej, mamy dwa levele do wybrania, czyli plac zabaw albo jakaś tększa, więc wybiorę sobie ten. Niech będzie. Podejrzewam, że te mapki to są w ogóle skopiowane 1:1, jak z Robloxa, tak jak było w tamtym przypadku. O mój Boże, jak się dziwnie kamerą steruje. Jak mam w ogóle wysoko kamerę. I to jest nasz ludzik, my tym ludzikiem gramy. Ale akurat słodko on biega. To jest akurat fajne. Dobra, mamy 50 stage'ów w tej gierce. No działa to wszystko tak jak w Robloxie. Zobaczcie sobie tylko na tą mapkę. Przecież to jest identyczne. Dosłownie jakbyście weszli w pierwsze lepsze Obby na Robloxie, dosłownie jakiekolwiek, to byście zauważyli, że ta mapka praktycznie niczym się nie różni od tej. To jest identyczne. Czy ta gra się nazywa Robux Obby, wiecie, jak jakieś małe dziecko wejdzie do tego, jakieś naiwne, zresztą sobie pomyśli, że darmowe Robuxy tutaj zostanie, będzie to robić do końca, a się okazuje, że ta jest jakaś marna podróbka Robloxa i wcale żadnych Robuxów się nie dostanie. Nie no, tragedia, tak szczerze mówiąc. Dobra, ale już teraz rozumiem, te monetki można zdobywać za granie w gry. Dobra, trochę to ma sens. Troszeczkę tutaj to trzeba dopracować, a przede wszystkim to wygląd tej gry, bo jest bardzo podobno do Robloxa i to chyba też nielegalne w sumie. Ej, mam problem, bo ja nie mogę wyjść z tej gry, widzowie. Klikam klawisz, o, dobra, zadziałało. Przed chwilą jeszcze nie działało. Dosłownie musiałem nacisnąć. O, dwa razy trzeba nacisnąć. Trzy razy. A teraz nie działa w ogóle. Dobra, to czasami działa, czasami nie. Raz się da wyjść z gry, a raz nie. Dobra, przechodzimy do jakiejś innej gierki. Gierka się nazywa Stań na prawidłowym kolorze Obby. Proszę bardzo. O Jezus, ta muzyka. Dobra, muszę to wyciszyć koniecznie. I znowu mamy tego skina Bacona. Jak on w ogóle wygląda śmiesznie? Wy to widzicie, jaki on jest pokrzywiony? Jakiś zgarbiony taki. Dobra, możemy też, słuchajcie, aha, za monetki możemy kupować sobie jakieś rzeczy. Znaczy jakieś nasze stroje. Może być na przykład kameramenem, zombiakiem. Albo w ogóle to są wszystkie skiny z Robloxa wzięte. To jest straszne, naprawdę. Albo dosłownie możemy być dziewczyną, ale tylko jeżeli zapłacimy 100 monet. Nie możemy tutaj zmieniać, czy jesteśmy dziewczyną, czy chłopakiem. Przecież to już jest jakaś przesada po prostu. Dobra, mamy jakieś monetki. Aha, monetki możemy tutaj zdobywać za reklamy. No tak, oczywiście. Dobra, zagrajmy sobie to. Ej, co jest grane? Tutaj jest tyle graczy? Nie, to jest niemożliwe. To muszą być, widzowie, jakieś boty, bo ja w to nie wierzę, że tyle graczy w to gra. Przecież to jest beznadziejne. Chyba że naprawdę to są jakieś osoby, które wierzą, że to jest prawdziwy Roblox. Jak ja w ogóle śmiesznie chodzę, wy to widzicie? To jest jakieś niesamowite.
Dobra, na czerwonym teraz trzeba stanąć. Nie, to są boty, ewidentnie. Ja naprawdę nie wierzę, że takie coś istnieje. Jakim cudem? O, dobra, na różowym, proszę bardzo. Czy z tej gry się da wyjść? Nie, też się nie da wyjść. Utknąłem w tej grze. Ej, tutaj jest normalnie krzat. Ktoś coś pisze na krzacie. Nie wiem, czy to widzieliście. O, dobra, zginąłem. Jeszcze raz to robimy. O, patrzcie, jak ja zginąłem, to nagle każdy zginął. Czyli to muszą być boty. To nie są prawdziwi graksze. Dobra, klikam myszką, to w ogóle też widzę, że ja skakrzę. Nie wiem dlaczego. To chyba tak nie powinno działać. Te skiny wszystkie to wyglądają dosłownie tak samo jak z Robloxa. O, teraz widzicie. Patrzcie, jak nagle krzat się ożywił. Widzicie ten krzat tutaj po lewo? To wygląda naprawdę przepięknie. A ten krzat jest taki, że my nawet pisać na nim nie możemy. To ja nie wiem, po co jest ten krzat, skoro nawet się pisać na tym nie da. Tutaj cały czas jakieś boty piszą. Dobra, wychodzimy z tej gierki. Ona też jest beznadziejna. Jakby ktoś nie wiedział, to na Robloxie jest taka gra jak Color Block Race, czy jakoś tak. I to właśnie działa w ten sam sposób. Tylko, że jest to dużo lepiej zrobione. No jest oczywiście na prawdziwym Robloxie, że właśnie możemy sobie robić taki race, taki bieg przez te właśnie kolory. To też jest oczywiście podróbeczka gierki. Tam jest ogólnie wszystko podrobione. I gry, i strona główna, wszystko wygląda dosłownie tak samo jak w Robloxie. Nie, ja nie wierzę w to, co widzę. Czy wy znacie grę Rainbow Friends na Robloxie? Myślę, że znacie. Jest to dosyć popularna gra. A ta gra się nazywa Rainbow Mates. Czyli Rainbow Friends to są tam, wiecie, tęczowi przyjaciele, a Rainbow Mates to są tęczowi koledzy. A to brzmi dosłownie prawie praktycznie tak samo po angielsku. Nie, ja w to nie wierzę. Znowu mamy skina jakiegoś noobka na Robloxie. Nie, to jest jakiś szok po prostu. Dobra, możemy sobie zagrać. Ładuje nam się to. Nawet jest taka sama fabuła jak w Rainbow Friendsach. Dobra, za chwilę on też pokaże Rainbow Friendsy. O, dobra, jesteśmy. Ej, co ja tak chodzę dziwnie? Patrzcie, jak ja mogę tyłem chodzić. Co jest? Albo mogę iść tak też. Dobra, skakać się w ogóle nie da. Mogę kłócać. Dobra, klikam E, to mogę brać jakąś kostkę i odkładać na miejsce. Dobra, to jest taka sama rutka, jak jest właśnie w Rainbow Friendsach. A dajmy sobie B karton. Aha. To po prostu się pojawiamy w kartonie i... O nie, Rainbow Friends mnie złapał. Co to jest w ogóle? Co się tutaj dzieje? Ja nic nie klikam. O, ta wygląda prawdziwe Rainbow Friends, włączyłem mu jakiegoś youtubera u Admirosa. Tak więc no, tutaj żeby wam pokazać, żeby już nie musieć wchodzić do tej gry, bo tam trzeba dosyć długo czekać. Pokażę wam mniej więcej, jak wyglądają ten właśnie... O, patrzcie, to jest Blue. No przecież on wygląda identycznie, jak wygląda na tej podróbce. Patrzcie na ten karton, on też tak samo wygląda. No ta podróbka, w sensie ta gra oryginalna jest dużo, dużo lepsza i naprawdę fajna. Tamta podróbka to jest jakaś masakra. W tej grze też trzeba układać klocki właśnie. O, proszę bardzo, tak jak to było, trzeba tam robić. Tam jest wszystko, jest 1:1 po prostu skopiowane. Prawie mapka była nawet skopiowana, była bardzo podobna. Kojarzycie te gry na Robloxie, które co sekundę dają wam plus jedną moc do skoku, że na początku skaczecie bardzo malutko, a im dłużej jesteście w grze, to tym wyżej. No i tak, to jest oryginalna gra w Robloxie. Tak ona wygląda, a na tej podróbce wygląda ona tak. Tadam, proszę bardzo, czy wy to widzicie? Zobaczcie, jaką my mamy twarz w ogóle na tym noobku. To jest dla mnie niezrozumiałe. Jak to wygląda? Patrzcie, co się dzieje z naszym skinem teraz. To jest dla mnie coś niesamowitego. O, patrzcie, jak teraz skaczemy wysoko. Co jest? Tutaj mamy jakąś siłownię. Znaczy, co to robi jakaś siłownia? Spróbujmy w takim razie to zrobić i... Nie, to wygląda tak źle po prostu. To wygląda identycznie praktycznie, tylko dużo gorzej zrobione. Tutaj nawet nic nie działa, bo zobaczcie, za 2 pucharki możemy się dostać na tą arenę. Ja mam 0 pucharków, a proszę bardzo. I tak się tutaj mogę dostać. Więc, nie wiem, tutaj nawet nie ma... Tutaj nic nie działa nawet. Nie wiem, ja nie rozumiem tej gry, dla mnie to jest coś popapranego po prostu. Ale najlepsze to jest ten nasz skin. Czy wy widzicie tą twarz? To jest dla mnie coś naprawdę bardzo komicznego. Dobra, przechodzimy sobie do innej gierki na tej marnej podróbce. Ej, tutaj są nawet grafiki skopiowane, zobaczcie. Robix Obby World, tak się nazywa ta gierka. Zobaczcie, jaką ona ma miniaturkę, wy to widzicie? A teraz patrzcie, przecież to jest identyczne. Barry Prison Run to gra chyba, którą zna każdy na Robloxie. W tej gierce to jest po prostu takie obby, tyle że musimy uciekać właśnie przed tym grubym policjantem, albo przed jakimiś tam innymi, zależy sobie jak wybierzemy. No i tak ta gierka wygląda, jesteśmy w więzieniu i musimy z niego uciekać. Zobaczcie, tak to tutaj wygląda, proszę bardzo. Przyjrzyjcie się, bo ta podróbka to będzie coś chyba najmocniejszego, co zobaczycie do tej pory. Ta gra nazywa się Escape Barry Obby Parkour i to jest nasz skin. Ej, co to jest za twarz? Ta twarz to nie wiem, wygląda jakbyśmy kupę robili. Dobra, słuchajcie, grajmy, nie będę wnikał. Zagrajmy sobie, weźmy na pierwszy poziom. Co to jest w ogóle, co to jest? Dobra, przypomniałem sobie, jak to więzienie wygląda. A więc słuchajcie, pamiętacie to więzienie w Robloxie, co nie? Tak wygląda więzienie w tej podróbce. To jest naprawdę coś niesamowitego. Zobaczcie na to łóżko z Minecrafta. Dla mnie to jest naprawdę chore. Zobaczcie, jak tutaj ściany wyglądają. To jest dosłownie coś niesamowitego. Patrzcie, jak my chodzimy. Ta podróbka to jest najgorsza podróbka gry, jaką widziałem w życiu. Naprawdę. Zobaczcie na tych więźniów w celi. Oni sobie dosłownie tańczą. Co oni się cieszą, że do więzienia trafili? Czy oni są jacyś nienormalni? Ja nie wiem.
zobaczcie, i każdy dosłownie się kręci jakby, nie wiem, o, patrzcie jakie piruety robią, wszyscy są niepoważne jakieś. Dobra, spróbujmy uciec, słuchajcie. Tutaj nawet, już nawet nie mówię, że tutaj nie ma tego policjanta, który miał nas gonić, bo uciekamy przed barem podobno, tak się ta gra nazywa, a jego tutaj nie ma, o, skinąłem. Słyszeliście ten dźwięk? Tutaj jest dźwięk ów dosłownie, tak jak był kiedyś w Robloxie, ja to wam muszę jeszcze raz pokazać. Dźwięk śmierci, który usunięto z Robloxa, słuchajcie tego. Nie wierzę, oni nawet to skopiowali. Przecież oni na pewno nawet nie mają praw do tych dźwięków, do tego dźwięku, to jest jakieś, nie wiem. Dobra, Krzysiu, spróbujmy to zrobić do końca. O, udało nam się, dobra, i teraz mamy kolejny level. Co to jest? Widzicie to więzienie? A to co? Nie mam pojęcia. Ale szczerze, to wygląda tak śmiesznie, że po prostu aż mi się chce wyjść z tej gry. No, tu się nawet nie da skakać, widzowie, tutaj patrzcie jak my skakrzemy. O, ja teraz skoczyć nie mogę. Jak skakrzę, to ja muszę poczekać 3 sekundy, żeby mu zrobić kolejny skok. To jest jakieś tragiczne. Na Robloxie jest też dużo gier, że parkour z 1% szans na przejście, tylko 1% osób to zrobi i wiadomo, jest dużo takich gierek. To zobaczcie teraz na tą podróbkę Robloxa. Obby, 1% szans na wygranie. Dosłownie się to tak samo nazywa, co nie? Oni się nawet z tym nie kryją. Zresztą już chyba to widzieliście. No dobra, i tak to wygląda. Nie, dobra. Te skiny to są chyba najgorsze skiny w tej całej podróbce. Bo one wyglądają tragicznie. Zobaczcie na tą twarz. On wygląda jakby miał jakiś worek na głowie. Albo nie wiem, albo zobaczcie na tą. To wygląda jak Steve z Minecrafta. Tylko łysy i jakiś, nie wiem. Tak trochę go wykrzywiło. Dobra, napiszmy sobie swój nick, napiszę Ercio tutaj. Dobra, dajemy hard oczywiście. Okej, okay. Proszę bardzo, mamy tutaj inne postacie. Nie, no to wygląda po prostu niesamowicie. Co jest grane, ty? Jak mnie wywaliło, no nie wierzę. Jak się tutaj ciężko skacze, tutaj jest tak ciężko sterować. Dobra, o, proszę bardzo. Ale ten skok jest tak zepsuty. W sensie, patrzcie jak my wysoko skakrzemy, to chyba nie powinno tak działać, no nie tak mi się wydaje. My możemy też uderzać grakszy? Czekajcie, bo ja teraz uderzyłem i chyba muszę poszukać 5 sekund teraz. Bijemy tą las. Ej, faktycznie mogę ją uderzyć, dlaczego tam wpadłem? Dlaczego tutaj możemy spaść na dół? Patrzcie na to. No o co chodzi? Przecież to jest ziemia, dlaczego my możemy przenikać przez ziemię? Kolejna gra to też jest oczywiście podróbka Robloxa, ponieważ to jest, słuchajcie, jakiś robi 1 kg na sekundę. Czyli znowu jest to samo, że po prostu co sekundę robimy się, słuchajcie, coraz grubsi. No to taka gierka na Robloxie też oczywiście jest. Dobra, nie wiem dlaczego w ogóle kilogramy są oznaczone jako kamienie, ale spoko. Mam jakieś jajko. Ej, dobra, to już jest rozwinięte. Tutaj już są nawet, słuchajcie, pety do kupienia. Dobra, dostałem jakiegoś pecika, kurczaszka dostałem. Dobra, zakładam go sobie. O, i nawet chodzi za mną. Ej, to nawet nie źle działa w takim razie. A, dobra, im grubsi jesteśmy, to rozwalamy. No dobra, spoko. Ogólnie fajna gierka, tylko że to też jest na pewno ściągnięte z Robloxa. Zresztą na pewno taka gierka istnieje, nawet możemy to zobaczyć. No, proszę bardzo, plus 1 tuszku na sekundę. Uzyskiwanie symulatora tuszku. No, proszę bardzo. Gierka na Robloxie, czyli uciekanie w labiryncie od takiej strasznej głowy. Przyjrzyjcie się tej ikonce, proszę bardzo. To jest ikonka na prawdziwym Robloxie, oczywiście. No, a tutaj jest ikonka na tej podróbce. Widzicie ją? Jezu, jaka muzyka. Co to w ogóle jest? O mój Boże, ta muzyka jest mega poprana. Ale co my tu mamy zrobić? Bo ja czegoś tutaj chyba nie rozumiem. Aha, chyba musimy iść tutaj, tak? Dobra, a i musimy uciekać przed tą głową i musimy wytrzymać 30 sekund. Dobra, spoko, w ogóle nie wiem czy to widzicie, ale zobaczcie na nasz skin. Przecież to jest jakieś nienormalne. Ja dopiero teraz na to zwróciłem uwagę, zobaczcie na to. Proszę bardzo widzowie, to jest Roblox, oryginalny Roblox, przyjrzyjcie się. Tu, a to jest oczywiście piękna podróbeczka, że widzicie te ręce w ogóle? Widzicie tą jakość twarzy? Jakość tej koszulki, to jest dla mnie jakieś nienormalne, naprawdę. I to jest chyba najgorsze, co widziałem w życiu. Najgorsza podróbka, jaką widziałem w życiu, naprawdę. Dobra, tego już za wiele. Ja jednak wolę naszego oryginalnego Robloxa, a wy napiszcie w komentarzu, którego Robloxa wolicie. Czy lepiej podróbkę, czy lepiej oryginalnego? No myślę, że wiadomo, że oryginalnego, ale napiszcie w komentarzu, być może się komuś spodobała ta podróbka. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia już jutro na kolejnym odcineczku, ponieważ filmy na tym kanale są codziennie, więc też warto subskrybować oczywiście z dzwoneczkiem. Zostawcie też łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia już jutro. Pa, pa!